Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Piradiusz i witam was w kolejnym odcinku z cyklu Droga. Moi drodzy, mam takie małe ogłoszenie, jeżeli chodzi o ten cykl, przynajmniej póki co. Powiedzmy sobie szczerze, no prawdopodobnie ta gra teraz będzie wyglądała tylko i wyłącznie w taki sposób, że będziemy chodzić od miasta do miasta, czy od ruin do ruin i będziemy je przeszukiwać i szukać jedzenia oczywiście. Co samo w sobie jest dosyć dobrym celem. Niestety obawiam się, że na chwilę obecną ta seria właściwie by tak tylko i wyłącznie wyglądała. I pomyślałem, że skoro jest to taki, że to skoro jest to już 30 odcinek, to jest to całkiem niezła, okrągła liczba i moglibyśmy zrobić ten odcinek ostatnim, póki co. Tak jak mówię, póki co, aż do czasu wyjścia aktualizacji, w której fabuła zostałaby pociągnięta do przodu. No i cóż, myślę, że tak zrobimy. Oczywiście nie rezygnuję z takich celów, jak powiedzmy kierowanie się cały czas południowym brzegiem mapy. Gdyby udało nam się tutaj dojść, powiedzmy, do naszego laboratorium kryogenicznego, byłoby, myślę, że to całkiem fajne zakończenie, o ile wcześniej oczywiście nie umrzemy z głodu. No i cóż... Możemy ruszać, tak sobie myślę. Jesteśmy dalej oczywiście głodni. Trochę się musiałem napoić. Oczywiście przeczekałem tutaj nockę, ponieważ nie chciałem tutaj błądzić w ciemnościach. No i cóż, kierujemy się dalej, idziemy. Mamy już tutaj źródełko, z którego oczywiście skorzystamy sobie i uzupełnimy nasze zapasy. Rondelku, ja cię nie chcę wcale. Dobra. Okej. Część wody pewnie i tak wypijemy od razu. Albo i nie. Okej, niech już, dobra, wypijemy sobie i jeszcze jedną kropelkę sobie zostawimy tutaj. Dobra. A co tu się stało? Aha, nie widzimy zbyt dobrze, jesteśmy w gęstym lesie, co wcale mnie nie dziwi, ale i tak już z niego wychodzimy. Chyba, że coś tutaj będzie ciekawego. Nie, chyba nie. Albo być może znajdziemy jakąś martwą wiewiórkę. Też nie byłoby to głupie, gdyby oczywiście była w miarę świeża, że tak powiem. Nie, zdecydowanie nic ciekawego tutaj nie ma. No proszę, nasz znajomy. Bąblogłowy. Dobra, co my tutaj mamy? A to są ciasteczka, to nie są bułki, to są ciasteczka. I kolejne instrukcje. Właśnie, jak to nasza lornetka? Lornetka ma się całkiem dobrze, nie potrzebujemy jej wymieniać. Do tego jeszcze tutaj mamy jakieś kółka. Jeszcze muszę zerknąć, w jakim stanie jest nasz wózek. Powoli zaczyna się kruszyć i to jest bardzo niedobre. Bardzo niedobre. Podejrzewam, że ma na to wpływ teren, po jakim się poruszamy. Okej. Ten kolega zapewne i tak nam ucieknie, więc nie będę go specjalnie gonił. Okolica jest dosyć spokojna, nic tu się nie dzieje nadzwyczajnego, ale czekajcie, czekajcie, przeszukamy może ten las jeszcze. Oby się udało coś znaleźć. Nie mówię tutaj o jedzeniu. Mam nadzieję, że tą zapalniczką nie spalimy drzew. Nic nie znaleźliśmy, niestety. W takim razie przejdziemy się jeszcze tutaj. Być może tutaj będziemy mieli więcej szczęścia i poniekąd trochę wody i trochę grzybków. Trochę to ryzykowne, ale dobra, niech będzie. Myślę, że
z takim stanem głodu nie pogardziłbym grzybkami. Okej, zobaczmy, co jest tutaj. A z ciekawości zobaczmy, jak to wygląda przy użyciu siły. No, mamy dosyć stosunkowo większe szanse na znalezienie czegoś, aczkolwiek bezpieczeństwo nie maleje tak bardzo, więc myślę, że możemy tutaj użyć sobie siły. A, już myślałem, że to jakieś jedzenie, a tu niestety nie. Dobra, weźmy sobie te leki. Gdzieś miałem buteleczkę, tylko teraz już nie pamiętam gdzie. Nie, na pewno nie tu. Myślę, że gdzieś w wózku. Dokładnie tak. Okej, trzeba uważać na wózek. Przydałby się nowy. O, witam pana serdecznie. No dobra, dobra, wejdźmy do tego lasu. Błagam o jakąś wiewiórkę, ewentualnie jakąś sarenkę. Tak mi się wydaje, że na południu planszy... Że na południu planszy raczej nic ciekawego się nie dzieje. Wszystko najwyraźniej jest... Cały ciężar wydarzeń jest skierowany na północ. Natomiast ja zerknę jeszcze, czy coś mi się nie stało po grzybach. Nie. Na szczęście nie. Został nam jeszcze jeden punkt ruchu i o, jaka niespodzianka, przynajmniej jakieś osiedle. I już się zbliża nocka. Troszkę szybko. Zobaczmy, która zapalniczka ma najwięcej paliwa. Ta. Ach, kurczę, myślałem, że coś ciekawego znajdziemy. Sprawdźmy, jak tam nasz stan naszych ciuchów. Nie najlepiej, znaczy nie najlepiej. Możemy to wymienić chyba. A nie, czekajcie, 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 to nie to. Nie, to zdecydowanie mamy lepsze ciuchy, okej. Zapomniałem o tych lekach. Mogliśmy je sprzedać. No ale dobra, niech już i tak będzie. Czy ryzykować jeszcze drogę dalej? To jest pytanie. Okej, zobaczymy, co będziemy mieli tutaj. No proszę, coś nas znalazło. I to nikt sympatyczny. Nie, myślę, że z nimi nie będziemy walczyć. Aczkolwiek ciekaw jestem, jak zareagują. Nie zareagują. Myślę, że możemy uciec. Czyżby nie bardzo się to udało? Okej, ten jest bliżej. I ma strzelbę. I właśnie dlatego, że ma strzelbę, nie mam zamiaru ryzykować walki. Dobra, odpuścili. Aż trzech ich jest. No to niedobrze. Trzeba się naprawdę gdzieś schować. Aczkolwiek teraz nie widzę żadnego miejsca. Chyba, że tutaj. Dobra, skoro już jesteśmy w lesie, to spróbujemy zrobić jakieś ognisko. Oczywiście malutkie. Żeby nie przykuwać tak bardzo uwagi. Okej. Czy ja mam pułapkę swoją, czy... Niestety jej nie wziąłem. Gratuluję sobie. Po prostu to jest genialne z mojej strony. Okej, w takim razie skoro nie wziąłem znowu swojej pułapki, więc trzeba zrobić nową. Naprawdę nie wiem, dlaczego zapominam zabierać przedmiotów. Nie mam pojęcia.
Ok, jesteśmy ustawieni. Jeszcze tylko zrobimy to w ten sposób i pójdziemy sobie spać. Ok, coś nas zaatakowało. Zdaje się, że to ci bandyci za nami szli. Niegrzeczne łobuzy. Jest tylko jeden i to nie bandyta, tylko szabrownik. Więc najpewniej nie będzie chciał nas zabić. I widzę, że nie jest jakiś najsilniejszy, więc zobaczymy, czy z nim wygramy. Dobra, wstajemy. A czy możemy? Nie możemy, kurczę. Ciekawe dla... Aha, dobra. Jest od nas trochę oddalony. I ucieka. Nie szkodzi. My go powinniśmy złapać. No proszę. Leży, krwawi i... Dlaczego nie możemy go jeszcze dobić? Aha. Dobra. Nie chcę biec. Chcę do niego podejść. I dostanie skopa. A co? Dobra, jest ogłuszony. No, to będzie sadyzm trochę z mojej strony, ale cóż, takie mamy realia. I cóż się stało? Czyżbyśmy go pokonali? Tak jest. Wiecie, co pomyślałem? Że moglibyśmy uzyskać z niego trochę mięsa. I nie miał nic nadzwyczajnego. Chociaż czekajcie, tutaj są jakieś... Kawa papieru i środki nasenne, które sobie zabierzemy. Jak tam nasz wózek, tak w ogóle? 4%. Zaraz się rozpadnie. Trzeba będzie to wszystko przepakować albo po prostu o tym zapomnieć i zostawić gdzieś. Wiecie co? Spróbujemy. To będzie makabryczne, ale spróbujemy. Ciekaw jestem, czy gra pozwoli nam tego dokonać. Gdzie ja mam tasak? I uwaga, pięknie. Chyba póki co nie ma znaczenia tak naprawdę, czy to jest ludzkie, czy zwierzęce mięso. Po prostu mięso to mięso. Dobra. Zobaczę jeszcze, czy można uzyskać coś dodatkowego z umiejętnościami. Ale chyba nie. Może moglibyśmy pozyskać jakieś organy i sprzedać je na czarnym rynku. A to byłby niegłupi pomysł, nawet jeżeli to śmiesznie brzmi. Myślę, że byłoby to dosyć ciekawe. I nie mam więcej punktów ruchu, więc musimy jednak przystopować trochę. I teraz już możemy przystąpić do krojenia naszego delikwenta. No cóż, ciężkie czasy nastały. I zanim jeszcze to mięso upieczemy, i tak musimy... O, dzień dobry. No proszę, tak jak mówiłem, że nic się nie dzieje, tak teraz zaczyna się coś dziać. Okej. Nie da nam w spokoju zrobić sobie jedzenia. Prawdopodobnie zwabił go zapach mięsa albo krwi. Myślę, że mamy z nim jakieś szanse. Jest teraz ciemno. Nie chciałbym się za bardzo szlajać gdzieś po świecie. Dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, zobaczmy. Chociaż czekajcie, czy on się... Nie, to by było głupie. Ale dobra, zaryzykujemy. Atakuje nas skubaniec. No cóż, jeden jego cios chyba starczył. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Nie. Tym razem pojedyncze uderzenie. Nie udało się, ale możemy kopnąć. Okej, jeszcze raz. Wstaje, dobra, możemy go spróbować jeszcze pociąć. Dalej krwawi, my też. Chyba jest to dosyć wyrównana walka generalnie. Albo i już nie.
Dobra, spróbujemy w ten sposób. Okej. Moi drodzy, no tego się prawdę mówiąc nie spodziewałem, ale... No dobra, tak czy siak zakończyliśmy tą sesję. 12 dni i prawie 19 godzin. To chyba naprawdę jest nasz rekord, najdłuższa sesja w tej grze. No cóż, miałem nadzieję, że dojdziemy trochę dalej. Ale cóż, tak właśnie bywa tutaj. Dobra, moi drodzy, myślę, że zrobię tak jak mówiłem. Poczekamy aż do wyjścia aktualizacji. Nie wiem, kiedy to będzie. Zobaczymy. Myślę, że to już całkiem niedługo. Takie przynajmniej mam przeczucie. I z powrotem będziemy przemierzać ten świat. A póki co, trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.